Jesteśmy w szkole podstawowej numer 3 w Puławach. To jest nasze pierwsze szkolenie po tym okresie pandemii, w której nie można było przeprowadzać takich działań. To szkolenie jest finansowane przez Fundację Lotto. Jesteśmy bardzo wdzięczni pani dyrektor szkoły, pani Danucie Nowaczek, za to, że mogliśmy właśnie w tej szkole zrobić to pierwsze szkolenie, że udostępniła nam salę, i salę wykładową, i salę gimnastyczną. No i jesteśmy bardzo też wdzięczni Radkowi Poświatowskiemu za to, że przygotował tutaj wszystko, zaangażował się w to, zaaranżował, no i że przyjechaliśmy właśnie do Puław. Miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Kasi Dulnik. Jest to szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli współpracujących z nami, zaprzyjaźnionych. Myślę, że jest to miły początek naszej współpracy i będzie się ona rozwijała pozytywnie. To nasze szkolenie od małego na całego na sportowo jest przeznaczone dla nauczycieli grup przedszkolnych i nauczycieli klas 1-3. I właśnie w takich szkołach jak ta, gdzie jest mała sala gimnastyczna, gdzie są trudne warunki, ona ma największą wartość. Szukamy właśnie takich miejsc, gdzie możemy pojechać i zainspirować nauczycieli do tego, żeby mogli prowadzić zajęcia sportowe dla dzieci w bardzo trudnych często warunkach. Jesteśmy wdzięczni Fundacji Kasi Dulnik, że odwiedziła właśnie naszą skromną placówkę. Dzięki szkoleniu poczuliśmy się jak dzieci, była wspaniała zabawa. Poznaliśmy wiele nowych zabaw lub sobie przypomnieliśmy, jak bawiliśmy się kilkadziesiąt lat temu. Na pewno to będzie dla nas inspiracją do prowadzenia zajęć w klasach młodszych, a także w starszych. Jesteśmy wdzięczni, że taka gwiazda sportu odwiedziła naszą szkołę.